Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, choć od 1 października możemy nie wozić polisy OC, ale zawsze należy mieć ją ważną, opłaconą i wykupioną. Jakie są skutki nieposiadania, czy też krótkiej przerwy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku porozmawiam ze specjalistą do spraw likwidacji szkód komunikacyjnych. Zapraszam Państwa na rozmowę. Panie Bartłomieju. Witam Panie Darku. Panie Bartłomieju, przykład. Miałem kolizję z osobą, która nie posiadała ważnej polisy OC. Co mam w takim wypadku zrobić? W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który gromadzi dokumenty związane z niniejszym zdarzeniem drogowym, ustala zakres odpowiedzialności i następnie po skompletowaniu akt wysyła je do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który realizuje świadczenie na rzecz osoby poszkodowanej. I rozumiem, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny już rozlicza się sam z taką osobą, która nie posiadała tego ubezpieczenia. Tak, zgadza się. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie na rzecz osoby poszkodowanej, po czym występuje z roszczeniem regresowym do sprawcy takiej kolizji i rości o zwrot wypłaconego odszkodowania na rzecz poszkodowanego. Jakie są konsekwencje nieposiadania właśnie przez osoby polisy, ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? Tak jak powiedziałem, w przypadku szkody komunikacyjnej to jest roszczenie regresowe do sprawcy, czyli w tym momencie, jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci na rzecz poszkodowanego sumę przykładowo 5000 zł, następnie rości do sprawcy o zwrot wypłaconej sumy na rzecz osoby poszkodowanej. Ponadto grożą również kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak ubezpieczenia OC. I to są ustawowe kary? Tak, zgadza się. Te sumy zostały określone przez obowiązujące przepisy prawne i w przypadku braku ważnego ubezpieczenia OC dla samochodu osobowego na okres powyżej 14 dni jest to wysokość dwóch najniższych wynagrodzeń krajowych. Aktualnie to jest 4200 zł. Rozumiem, że wysokość kary jest uzależniona od rodzaju pojazdu. Tak, zgadza się. Jak już wspomniałem wcześniej, dla samochodów osobowych to jest dwukrotność najniższego wynagrodzenia. Dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz autobusów to jest trzykrotność najniższego wynagrodzenia, natomiast dla pozostałych pojazdów to jest 1/3 tej sumy. Wysokość kar uzależniona jest także od okresu braku ubezpieczenia. To znaczy tak, 100% kary to są dwie najniższe krajowe, kolokwialnie mówiąc. Okres do 3 dni braku ważnego ubezpieczenia OC to jest 20% tej sumy, natomiast od 4 do 14 dni to jest 50% stałej sumy. I też należy podać, że te kwoty, które Pan podawał, kary są tu aktualne na ten rok, prawda? Od nowego roku wzrasta to najniższe wynagrodzenie i również te kary odpowiednio procentowo również wzrosną. Zgadza się. Kary od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uzależnione są od wysokości najniższego wynagrodzenia. Jeżeli najniższe wynagrodzenie wzrasta, to również wzrasta suma tych kar. A w jakim przypadku unikniemy tej kary? Polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadaczy automatycznych, jeżeli
właściciel samochodu nie wypowie jej na piśmie w zakładzie ubezpieczeń. Czy nawet jeżeli zapomnimy przedłużyć tej polisy, zapomnimy opłacić składki, to jeżeli nie została ona wypowiedziana na piśmie, to ona jest przedłużona przez zakład ubezpieczeń automatycznie. Taka polisa nie ulega przedłużeniu, jeżeli w okresie trwania ubezpieczenia samochód zmieni właściciela. To znaczy, jeżeli samochód zostanie zbyty przez swojego poprzedniego właściciela, to taka polisa wówczas wygasa i nabywca samochodu jest zobowiązany polisę ubezpieczeniową wykupić na następny rok ubezpieczenia, gdyż właśnie polisa w przypadku zmiany właściciela nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Na wstępie naszej rozmowy wspominał Pan o regresach. Na czym to polega? Jak to się odbywa? Tak jak wspomniałem wcześniej, roszczenie regresowe polega na wystąpieniu przez zakład ubezpieczeń do sprawcy zdarzenia bądź właściciela pojazdu o zwrot wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej. Należy wskazać, że roszczenie regresowe następuje nie tylko w przypadku braku ubezpieczenia OC, ale także jeżeli ubezpieczenie OC jest zawarte na samochód, ale właściciel bądź kierowca pojazdu dopuścił się określonych przewinień. I jakie to są przewinienia właśnie? Zakład ubezpieczeń ma prawo do regresu wobec sprawcy zdarzenia, jeżeli przede wszystkim szkoda została wyrządzona pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jeżeli sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca kolizji, jeżeli wszedł w posiadanie pojazdu na skutek popełnienia przestępstwa lub spowodował kolizję, nie posiadając ważnych uprawnień do prowadzenia samochodem, ale od tego ostatniego czynnika jest wyłączenie, jeżeli chodziło o ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego. W swojej karierze spotkałem się z sytuacją, gdzie kierowca ubezpieczony, no mówiąc kolokwialnie, wypił dwa piwa, wyszedł przeparkować samochód i spowodował kolizję na około 15 tysięcy euro, bo do zdarzenia doszło za granicą. No i na skutek wypicia tych dwóch piw no, znacznie uszczupli się jego portfel. W innym zdarzeniu 18-letni kierowca w środku nocy manewrował na parkingu supermarketu, uszkodził szybę i zbiegł z miejsca zdarzenia. Roszczenie aktualnie opiewa na sumę około 40 tysięcy złotych, także ten 18-latek również będzie, że tak powiem, biedniejszy o tę sumę. No wspominał tutaj, mam przykłady, tutaj przytoczył szkód materialnych, ale również przecież mamy uszczerbek na zdrowiu, trwałe uszkodzenie ciała, to są pewnie troszeczkę inne kwoty. Oczywiście, że tak. Sumy wypłacane z tytułu zadośćuczynienia za uszczerbek, za trwały uszczerbek na zdrowiu lub w ekstremalnych wypadkach za śmierć osoby bliskiej, są to kwoty liczone w tysiącach, w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych. Samo świadczenie rentowe to jest suma co najmniej 1000 złotych miesięcznie przez bardzo długi okres, przez wiele lat. Mówi Pan tutaj o złotówkach, a tak jak Pan wspominał przykład z zagranicy, tam w innej walucie już wypłaca się takie odszkodowanie. Zgadza się, należy pamiętać, że w innych krajach są inne ceny, jeśli chodzi o koszty naprawy pojazdów lub też inne praktyki, jeśli chodzi o ustalenie wysokości zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć osoby bliskiej. Także należy o tym również pamiętać. Chyba najbardziej o tym, także pamiętać trzeba, opłacać trzeba, póki auto jest zarejestrowane, bo tylko, tak jak w poprzednich odcinkach zresztą też wspominałem, że polisę OC należy mieć póki auto jest zarejestrowane, nieważne czy jeździ, czy stoi na przysłowiowych cegłach w garażu, taki jest obowiązek ustawowy. Zgadza się. Także ja dziękuję Panu za rozmowę, a Państwa zapraszam na stały moment w naszym magazynie, czyli znaleziony w sieci. Zapraszam. Tak jak Państwo słyszeli, kary, regresy
inne tego typu sprawy. Można wszystkiego tego przecież uniknąć, pamiętając jedynie o obowiązku posiadania i wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Także pamiętajmy, mimo tego, że nie musimy tego wozić, zaglądajmy czasami do tego dowodu rejestracyjnego, czy czasem nie zbliża się termin właśnie ważności tego naszego ubezpieczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień.